za jednego. Dobra! Jak oceniasz swój występ? Występ swojej drużyny póki co. Póki co? Występ drużyny myślę, że na plus, bo oprócz tego, że staliśmy szybko bramkę gdzieś tam w przypadku, bo mieliśmy na początku dwie sytuacje w ciągu, nie wiem, 2 do 5 minut i mieliśmy nawet dobre sytuacje i straciliśmy niestety bramkę, ale od razu się podnieśliśmy, pokazaliśmy, że przyjechaliśmy tu po zwycięstwo i nie ma innej opcji, że musimy ten mecz wygrać. Jeszcze zostało 15 minut i myślę, że jeszcze może uda nam się strzelić jedną. Brawo. Dawaj, byśmy doszli. Dzięki. Tak. Mimo iż zaczęło się bardzo ciężko dla nas, osiągnęliśmy upragniony cel. No, na pewno tak. To było ważne zwycięstwo. Przede wszystkim w naszej sytuacji, w której jesteśmy, każde zwycięstwo musi nas podbudować. Fajnie, że 4-1. Szkoda tej bramki straconej, ale myślę, że mieliśmy taki mecz pod kontrolą, no teraz skupiamy się na lidze. Czy weszły jakieś czarne myśli, podczas straciliśmy bramkę znowu na początku meczu? Na pewno tak, jeszcze uczulaliśmy się wszyscy, że stałe fragmenty są gdzieś tam mocną stroną Raduni, ale fajna reakcja z naszej strony, od razu zrobiliśmy i wygraliśmy ten mecz. Powiedzmy, że to zwycięstwo może przełożyć się na zwycięstwa w lidze. Mam taką nadzieję, chociaż już tak mówiłem po Krakowi i się nie udało, ale 4-1 i myślę, że tak jak mówiłem cały czas, ta pewność siebie wraca i mam nadzieję, że tak będzie.